Co wiecie o leworęczności? Powszechnie wiadomo, że leworęczne osoby przeciętnie żyją krócej oraz że są inteligentniejsze. Czy wiecie jednak, ile procent z nas ma lepiej rozwiniętą prawą półkulę mózgu? Według najnowszych badań około 8% ludności świata woli posługiwać się lewą ręką. Najwięcej mańkutów jest wśród Eskimosów i Żydów, a najmniej, bo średnio tylko 3%, wśród mieszkańców państw Dalekiego Wschodu, Chin i Japonii. Co ciekawe, leworęczni są bardziej narażeni na niebezpieczeństwo. Dwukrotnie częściej uczestniczą w wypadkach komunikacyjnych. Michał Anioł, Leonardo da Vinci, Beethoven, Einstein, Napoleon, Aleksander Wielki, Juliusz Cezar, Jimi Hendrix, Marilyn Monroe, Winston Churchill, a nawet ojciec Unii Europejskiej, Robert Schuman, oni wszyscy byli leworęczni. Jak widać, leworęczni są też w większym stopniu skazani na sukces.